Mistrzostwa odbędą się jak zwykle na kortach MZUK-u, na kortach miejskich zarządzanych przez MZUK, żeby już tak było wszystko formalnie. Jak Państwo widzicie, są w bardzo dobrym stanie. Ekipa się bardzo postarała, żeby je bardzo dobrze przygotować do tych mistrzostw. No mamy nadzieję tylko, że zamówiliśmy tą pogodę i że wszystko będzie w porządku, jeśli chodzi o to, co jest w sumie najważniejsze. Jak będzie dobra pogoda, to i będą piękne zawody, czego oczywiście wszystkim życzę. Mistrzostwa, tak naprawdę trzeba powiedzieć, odbywają się dzięki Fundacji Radan w Gliwice, bez której w zasadzie trudno byłoby sobie wyobrazić, że takie mistrzostwa Polski z taką pulą nagród mogłyby się odbyć. I oczywiście dzięki obiektowi. To będą wyjątkowe mistrzostwa, zapowiadają się przynajmniej wyjątkowymi mistrzostwami z kilku powodów. Pierwsze to jest to, że jest najwyższa w historii mistrzostw Polski pula nagród. 60 tysięcy, jak Państwo zapewne już wiecie. No, oczywiście nie bez znaczenia jest to, że numerem jeden są zawodnicy zarówno wśród w turnieju męskim, jak i kobiecym, zawodnicy z rankingami wysokimi ATP i WTA. I bardzo wiele mistrzów Polski, byłych, wielokrotnych i aktualnych, bo zarówno Igor Bujdy, który zdobył w zeszłym roku Mistrzostwo Polski, będzie startował, jak i Magdalena Frenk. Polski Związek Tenisowy przeznaczył dla zwycięzców tego turnieju, wśród mężczyzn, wśród kobiet, dzikie karty do turniejów challengerowych w Polsce, do turnieju w Szczecinie i do turnieju w Sobocie koło Poznania. Po raz pierwszy mogą się w ciągu roku w trakcie Mistrzostw Polski spotkać zawodnicy, którzy zdobywali Mistrzostwa Polski w kategoriach młodzieżowych, kategoriach juniorów, zawodnikami, którzy są mistrzami Polski w kategoriach seniorów, kobiet i mężczyzn. I taka konfrontacja w tych mistrzostwach zawsze następuje, a w tym roku szczególnie, bo przyglądając się liście, to powiem tak. Grzegorz Pamfil, najwyższy ranking ATP w tej chwili 238 na świecie. Jędruszczak Mikołaj, mistrzostw Polski, halowy mistrz Polski. Żywiecki, halowy mistrz Polski, młodzieżowy. Gawron Marcin, wielokrotnie, nawet trzykrotnie tutaj zdobywał Mistrzostwo Polski. I tak dalej. Smoła, wicemistrz, Bujdo, Igor, mistrz. Łomacki, Walków, to są półfinaliści Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Także szykują się ciekawe pojedynki. Zapraszamy do śledzenia. Jestem Ślązakiem, turniej jest na Śląsku. W Gliwicach praktycznie całą zimę trenowałem na hali na ulicy Jasnej. Także cały tutaj sztab szkoleniowy podjął decyzję, że zostanę tutaj na Śląsku, zagram Mistrzostwa Polski. Tak jak tutaj pan redaktor powiedział też, no pula nagród skusiła do tego, żebym wystąpił w mistrzostwach. Tym bardziej, no, że jeszcze w Gliwicach tytułu mistrzowskiego nie zdobyłem. No, mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej i na pewno dam z siebie wszystko i powalczę tutaj o złoty medal. Brawo. Mistrzostwa Polski seniorów. Seniorów Mistrzostwa Polski. Z 6 razy? 7? A co po mistrzostwach? Po mistrzostwach jestem zgłoszony na challengery do Włoch i 2 turnieje w Niemczech. Dlatego też myślę, że Mistrzostwa Polski będą dobrym takim przetarciem przed challengerami, które są od razu po Mistrzostwach Polski. Mistrzostwa Polski będą taką dobrą formą przetarcia przed tymi turniejami, gdzie mam zaplanowane 3 turnieje pod rząd. Wszystko wskazuje na to, że ranking, który teraz mam, pozwoli mi na grę w turnieju głównym, także no myślę, że punkty zdobędę, no i będę się piął dalej w rankingu. A potem skok za ocean, tak? No, takie są ciche plany, no zobaczymy, czy ranking pozwoli, ale no chcielibyśmy, żebym wystąpił w eliminacjach US Open. Niestety na Wimbledon nie dostanę się, bo lista wyszła z tygodniowym opóźnieniem. Też ten ranking, który teraz mam, no pozwoliłby mi na udział w eliminacjach. Natomiast no, życie biegnie dalej, spotykamy się w Gliwicach, także myślę, że tak jak co roku, bardzo fajny turniej, wspaniała organizacja. No i tak jak powiedziałem, no, będę tutaj liczył, no, po cichutku na złoty medal.
Zdajesz sobie sprawę z tego, że tutaj wszyscy będą bili mistrza, tak? Zdaję sobie. Doskonale sobie zdaję z tego sprawę. Ale to już nie jest pierwszy raz i turniej, jak jest turniej w Bytomiu, Futures, to też jest podobnie, także myślę, że jestem do tego przygotowany, przystosowany i odporniony do tego, że no, faktycznie no, na trybunach zasiądą najbliżsi i będą oczekiwali ode mnie no, jak najlepszego wyniku. Myślę, że nie zawiodę.